Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed nami trzeci pojedynek drugiej kolejki bilardowej Ekstraklasy Polskiego Związku Bilardowego. Jesteśmy w Galerii Echo w Kielcach. Energy Arkadia Tczew kontra Hula Kula Warszawa. Ten pojedynek za chwileczkę zobaczymy, a to komplet poprzednich rezultatów. W pamięci jeszcze mamy świetny pojedynek w wykonaniu zawodników Despet i Andy Lubin. Druga i trzecia zmiana pokazała klasę, pokazała aspiracje, jakie myślę drzemią w zawodnikach z Lubina, którzy nie do końca gdzieś tam rozumieją się w rozgrywkach drużynowych, mimo świetnych indywidualnych. Może ten rok będzie przełomowy, kto wie, dla tego zespołu, ale to może innym razem. Wróćmy do tego, co nas czeka tutaj. Kacper Konkel i Michał Stojałowski. Oni rozpoczną pojedynek zespołu z Tczewa, a rywalami oczywiście zawodnicy z Warszawy, Arkadiusz Jakubiak i Krystian Ćwikła. Zespół z Tczewa wraca po rocznej przerwie do bilardową Ekstraklasę. Jeżeli chodzi o zespół Hula Kuli Warszawa, to tak, taki powrót i niepowrót, bo oni i spadli, i z powrotem wrócili do bilardowej Ekstraklasy po wycofaniu się zespołu Hadesu Poznań. Rozegrali barasz, dużym wygrali i są z powrotem tutaj w gronie najlepszych 9 zespołów w kraju. Ważny pojedynek dla obu zespołów. To są drużyny, które tak naprawdę będą walczyły o to, aby utrzymać się w tym sezonie bilardowej Ekstraklasie. To podkreślają kapitanowie jednego i drugiego zespołu. Na dzisiaj jeszcze nie mają aspiracji medalowych, choć mają w swoich zespołach jednych i drugi liderów. Takim liderem w drużynie Hula Kuli Warszawa jest zakupiony z Hadesu Poznań Krystian Ćwikła, brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów. Natomiast Kamil Szonszoł jest takim liderem, jeżeli chodzi o zespół Arkadii Energy Tczew. To też medalista Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów. Również brązowy medalista ostatnich Mistrzostw Polski Mężczyzn. Mają liderów, ale brakuje im takiego jeszcze doświadczenia, które mogłoby marzyć o strefie medalowej. Chociaż biorąc pod uwagę to, co stało się 2 lata temu, czyli medal Mosiru Kętrzyn i tego, że tutaj rzeczywiście, jak w sporcie, nie zawsze faworyt znaczy zwycięzca, kto wie. No ale jeżeli ja bym miał prorokować, kto ten medal może zdobyć, to bardziej stawiałbym tutaj na zawodników z Tczewa. Oni mogą być sprawcami większej niespodzianki. Jak się jednak to zakończy, zobaczymy. Na razie przed nimi trudny pojedynek i bardzo ważny dla obu ekip, bo ja wiem, że to jest początek, to dopiero druga kolejka, ale właśnie te spotkania między tymi zespołami, które chcą pozostać w bilardowej Ekstraklasie, mogą później decydować o tym, kto się pożegna, a kto zostanie w gronie najlepszych zespołów. Świetne tutaj na zagranie teraz piątki. Szóstka nie jest łatwym strzałem, tym bardziej, że blisko stoi biała dziewiątki, ale tutaj jest miejsce na to, aby tą rękę postawić. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie i pewnie jak na razie ten duet sobie radzi. Tak więc zwycięzca tego pojedynku tak jakby będzie się czuł lepiej przed kolejnymi spotkaniami. No ale do zakończenia daleko. Przypomnę, mecz rozgrywany do 14 wygranych partii, podzielony na 3 części. Pierwsza do 5 wygranych partii. Następuje zmiana zawodników. Oni grają do momentu, kiedy któryś zespół nie zdobędzie 10 oczek. No i potem już te ostatnie zmiany. Zawodnicy grają do momentu zakończenia spotkania, czyli zdobycia 14 punktów. No i kto zdobędzie pierwszy punkt? Nie wytrzymał, Michał. Nie wytrzymał.
Popełnił błąd na dziewiątce. No i teraz tutaj decyzja. Ja czy ty? Zdaje się tutaj mówić jeden do drugiego. Krystian Ćwikła, najbardziej doświadczony, mimo młodego wieku, zawodnik HDS-u Poznań. Drugie miejsce w pierwszych tegorocznych zawodach Grand Prix Polski. To też, jak mówiłem, medalista brązowy Mistrzostw Świata. Oj, też spora pomyłka tutaj Krystiana. Nawet powiedziałbym bardzo duża. Zobaczymy tylko, gdzie stanie dziewiątka. No, tym razem już nie powinien mieć tutaj Kacper problemu z biciem tej kuli. No, gdzieś tam udziela się ta cała atmosfera, to wszystko, całe otoczenie, które towarzyszy bilardowej ekstraklasie jednym i drugim. Tak jest, tym razem bezbłędnie. Dziewiątka w łuzie i prowadzenie zawodników strzewa 1 do 0. Z tyłu ten dżentelmen to Arkadiusz Sząszor, szef klubu strzewa, również wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego. A tu już mamy skrót kolejnych partii. Tutaj zła pozycja do ósemki, ale szczęśliwie teraz tutaj po dwóch kantach gdzieś odbiła się biała, padła dziewiątka, ale błąd też już drugi Michała na dziewiątce. Tym razem świetnie Krystian Ćwikła, tak jakby już zapomniał całkowicie o tym, co stało się w poprzedniej partii. Błąd. Blisko tutaj, biała już do środkowej łuzy zmierzała. Została jednak na stole i zawodnicy Hulakuli Warszawa prowadzą 2 do 1. Świetne zagranie teraz tutaj szóstki z ładną pozycją do siódemki. Tym razem bardzo dobrze, w końcu trafiona dziewiątka i mamy remis 2 do 2. Do czarnej i świetnie zagrana czarna kula, chociaż długo się zastanawiała, czy wpaść, czy nie, a jeszcze ładniej zagrana tutaj dziewiątka do przeciwnej łuzy. Też tutaj zaliczają za każdym razem gdzieś kanty zawodnicy. No źle teraz, nie wykazał się Krystian Ćwikła z tą pozycją do ósemki, ale fantastycznie jego partner i ponownie zawodnicy z Warszawy zdobywają punkt. Prowadzą już 4 do 2. Jednak potopyszni Arkadiusza Sząszona nie zwalniają, nie odpuszczają. O, pięknie, pięknie. Teraz wycięta kula tutaj. Siódemka mimo tej trudnej pozycji. Teraz do dziewiątki też trudna pozycja, ale świetnie Kacper i mamy 4 do 3. Ładne zagranie na początek. Szczęśliwie tutaj gdzieś zbiła się biała i znalazła dobrą pozycję do czwórki. No i to otworzyło możliwość zdobycia kolejnego punktu przez zawodników z Tczewa. I bardzo wyrównany początku, mamy 4 do 4. I ta partia zadecyduje nam o tym, kto wyjdzie do tej drugiej części prowadząc 5 do 4. Krystian niezadowolony. Coś mu tutaj nie do końca pasuje. No nie dziwię się, bo dwójki nie widzi po prostu. Tak już mówiąc poważnie. Zmuszony do zagrania jump. Nie było ryzyko, że gdzieś wypadnie ta dwójka, bo za stół nie wypadła. No i nie wiem, czy jest dobra pozycja do grania tej dwójki w ogóle do środkowej łuzy. Czy ta dwójka nie stoi tuż za środkową łuzą? Z tego ujęcia kamery, że wygląda na to, że może gdzieś tam musnąć jeszcze piątkę. I gdzieś ślizgnąć się do tej lewej właśnie górnej łuzy. Ale mogę się mylić.
No tu wygląda, że jest do zagrania bez problemu. Prawie. No powiem tak, przyznam szczerze, nie do końca rozumiem to zagranie. Ani wbicia, ani sejfa, Ostatecznie mistrz aż tak stołu, źle nie mistrz stołu wyszło. dla Kuli Warszawa. No bo tutaj tak, dwójka do zagrania, ale no pozycja do trójki, znalezienie jest bardzo trudne. Niewygodna niebieska kula, Oj, oj, niewygodna oj, oj, oj. czerwona kula na odbiciu. No, Raz jeszcze nie ostatecznie. wyszło. Patrzę szczęśliwie. No, wyszło, powiedziałbym, że bardzo dobrze. Teraz gdzieś schowała się ta biała za czwórkę. No, chyba, że taki był zamysł. No, nie wiem, ciężko mi tutaj jakiś coś mówić na ten temat tego zagrania, bo no, wydawało się, że wbija tutaj tą dwójkę. Próbuje cofnąć białą. Ładnie teraz trafiona wila numer 2. Szczęśliwie gdzieś tutaj spadła na górną część stołu. No i jest dobry save. Teraz Krystian też może sobie ładnie zaplanować save'a. Trafiać, musnąć troszeczkę dwójkę. Dwójka powinna gdzieś tam przyparkować na trójce, a białą wyrzucić tutaj na dolną część stołu. O, właśnie, schować ją jeszcze za tym gąszczem kul. Byle nie przeszła za dziewiątkę, nie otwarła się tam luka do dwójki z prawej strony. Piątka, ósemka, dziewiątka, każda z tych kul w jakimś stopniu odcina możliwość zagrywania, swobodnego zagrywania niebieskiej, chociaż kto tam widzi, Co właśnie nie mówi o nastąpiło? trójkę. Trójka, Delikatnie, nie. bezpieczna i Jest źle. faul, ale Źle zostaje zostawił czystą grę Kacper. teraz Kacper Kacper rywalom. Kacper podsuwa dwójkę pod bluzę. Czwarty stół, to trzeba delikatnie grać, bo blisko bile są siebie. Mało odległości, to powoduje, że z jednej strony łatwiej się wbija, z drugiej strony łatwo zgubić pozycję. O, chciałem powiedzieć, jak, tak jak teraz właśnie tutaj można było schować tą białą Wydaje kulę się, za że jest piątkę. save. Niczego więcej nie będzie trzeba w tej partii, żeby ktoś zdobył pełny punkt. Teraz, no właśnie, czy gdzieś przesuwamy siódemkę, grając w dół, czy też korzystamy, o właśnie, chciałem powiedzieć, korzystamy z bandy. Delikatnie. Wszystko precyzyjnie. Za bardzo tutaj wyciągnięta ta biała kula na prawą część stołu. No i nie ma wbicia, sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie. No i, no mówię, troszkę brakło do wystawienia. To raz, a. No, wskoczenie takiego układu, złożonego z ledwie trzech chwili, przy czym pierwsza z tych trzech w kieszeni, no to wydaje się być obowiązkiem Mimo wyjazdu tego, no to nie był drużyny. najtrudniejszy strzał, co tu dużo mówić. Chyba trochę za mocno zagrywa Stojałowski. Ten kącik wyrzucający w górę stołu na pewno nie jest tutaj potrzebny. Jedna, druga za lekko. Mocno teraz kątem Już wydać widać, że kulę za na lekko zostawia niebieskie, trudny żeby strzał teraz swojemu wyrzucić partnerowi. bandę, żeby Tak jakby za szybko zagrał zagrał, tak kulę jakby brakło prawą. takiej raz dynamiki, a takiego skupienia nad tym strzałem.
ucięcie tutaj do lewej łzy. Błąd, błąd i za lekko też zagrany ten strzał. Dlaczego? Otóż no, w tej sytuacji, jeżeli rzeczywiście nie czujemy się zbyt pewnie, to trzeba brać pod uwagę to, że jak nie wbijemy, to musimy zostawić bardzo trudną sytuację rywalowi. Trzeba było zagrać z takim wyczuciem, aby ta biała wróciła tam na górną część stołu, stanęła gdzieś przy bandzie, a tak to stanęła no, w dobrej pozycji, ale dla rywali. Tak jest i takiej szansy nie maluje Krystian Ćwikła. Zły jest na siebie, absolutnie zły jest Krystian. Niby wygrywają tę pierwszą część 5-4, natomiast ilość błędów z jednej i z drugiej strony była, no co tu dużo mówić, bardzo duża. Mamy nadzieję, że teraz się to zmieni w tej drugiej odsłonie. Nerwy gdzieś odgrywają rolę, no nie ma się co dziwić, no tak jak mówiliśmy, to są młodzi zawodnicy, jeszcze nie mają tak dużego doświadczenia, grają w takich optymalnych warunkach. Nie tyle trudnych, co rzeczywiście takich zupełnie innych, aniżeli te, które mamy na co dzień gdzieś w klubie bilardowym. Przypomnę, tutaj gramy w galerii handlowej, specjalnie stół ustawiony jest, przygotowany, kamery, kibice, specjalne trybuny. No to wszystko gdzieś tam powoduje to, że zupełnie inaczej się gra. To też jest taka sytuacja, to już wspominałem kiedyś, w której Polski Związek Bilardowy organizując zawody w takich warunkach, raz to oczywiście przygotować świetne warunki gry dla zawodników, jest to szansa ogromna na promocję, bo jednak w galerii handlowej tysiące ludzi gdzieś spogląda, część zna krócej, część dłużej, zasiada gdzieś i ogląda te zmagania bilardzistów, ma okazję poznać zarówno zasady gry, bo one są tłumaczone na bieżące przez komentatora, jak również poznać zawodników, bo o nich też jest sporo mówione podczas tej transmisji na żywo, podczas tych spotkań, zobaczyć pełną kulturę, zobaczyć bilard z innej strony niż ten klubowy, a dwa, te warunki to są takie powiedziałbym, no bardzo dobre też zawodników, nowe sukno, nowe stoły, nowe bile, sędzia przy stole. Te kamery to są warunki, w których rozgrywane są największe imprezy w Europie i na świecie, więc też mają przyzwyczaić naszych zawodników do tego rodzaju klimatu, do tego rodzaju właśnie atmosfery panującej na zawodach, że zupełnie inaczej to wygląda z punktu widzenia kibica siedzącego w koło takich zawodów, takiego stołu, a zupełnie inaczej, kiedy wchodzimy tam na dół, pół metra niżej, aniżeli jest reszta, bo tak to wygląda na tej czerwonej scenie właśnie w galerii Echo. I czujemy się zupełnie inaczej. Widzimy te wszystkie banery, te wszystkie reklamy, telewizje, kibiców. To nie są warunki, z którymi mamy na co dzień do czynienia, ale to są warunki, których możemy się spodziewać, biorąc udział w tych wielkich imprezach. I grając często w takich warunkach, przyzwyczajamy się do nich. Zupełnie mamy inne podejście. Nabieramy dużego doświadczenia, co powoduje to, że nie stresujemy się na tych głównych imprezach właśnie w Europie i na świecie. I temu też ma służyć właśnie organizacja zawodów ekstraklasy w takich, a nie innych warunkach. To też jest prestiż, to też jest świetnie pokazane medialnie. To samo dotyczy również finałów Mistrzostw Polski, które nie są rozgrywane w klubach, ale właśnie w hotelach, w warunkach, w jakich rozgrywane są główne imprezy europejskie i światowe. Świetnie teraz, za to starszy z braci Szonszor fantastycznie zagrał tą bilę numer 1. No po prostu przepięknie, z idealną pozycją do dwójki. No duże, duże brawa teraz. Choć niezadowolony Kamil, może zbyt centralnie stoi tutaj chyba. No pytanie, czy da się dać tak wstecznej rotacji, aby właśnie cofnęła się tam na tą prawą bandę, zagrać przeciwną rotację i wróciła ta biała kula albo tutaj w okolicy środkowej części stołu, żeby nie ryzykować, albo tak mocno ją wyciągnąć, że wyciągnąć ją gdzieś tam aż za piątkę. No, łatwiej na pewno ten wariant numer 1. No jak to wygląda? I co za... No właśnie. Chyba stanęła za piątką, a nie wyciągnęła jej za piątkę. Dlatego mówiłem, że ten drugi wariant niesie ze sobą ryzyko takie, że jednak sporo traci tej energii na tej bandzie.
Jest duża odległość do pokonania przez kulę. No i tak się stało właśnie. Ładny jump. Mimo wszystko udało się skoczyć, ale nie wpadła bila numer 4. Ale najważniejsze, że nie wpadła biała. Mimo tego, że no zostawia czystą grę tutaj rywalom. No ale tam żaden no nie może mieć pretensji do siebie. Mateusz Szonszor no w trudnej sytuacji był rzeczywiście. Na stopa teraz. Dokładnie zostawiona biała kula z dobrym kątem do wyjścia na siódemkę. Ładnie sobie tutaj poradził. No i dziewiątka na szósty punkt. Jakiś fragment. Zawodnicy z Warszawy powinni już za chwileczkę prowadzić 6 do 4. Trudna to dziewiątka na pewno nie jest. Tak jest, 6 do 4. Prowadzenie Hula Kuli Warszawa. Hula Kuli Warszawa, dobrze. Mecz prowadzili się zawodnicy stolicy. Duże skupienie na twarzach, widzimy wszystkich zawodników. No nie ma co się dziwić. Tak jak wcześniej wspominałem, to zupełnie inny ciężar gatunkowy gry tutaj, aniżeli tych dziesiątek turniejów, które dziś rozgrywamy w klubach. Państwo pewnie zauważyli już zupełnie inny wystrój, można powiedzieć, areny bilardowej Ekstraklasy. Zarówno kolorystycznie, brandingowo, jak i również ten najważniejszy element, stół się zmienił. Do tej pory przez ostatnie dwa sezony mieliśmy stół, który był biały. Teraz mamy stół, który jest czarny tak naprawdę, z dodatkami czerwieni. I wszystko w koło jest właśnie utrzymane w tych kolorach. Nowy produkt firmy Lisy. Lisy One, taki specjalny, sportowy wystrój. Bardzo wymagający stół. Stworzony pod bilardową Ekstraklasę, co bardzo ważne, oprócz nagród finansowych, jakie przysługują pierwszym czterem zespołom za w rozgrywkach bilardowej Ekstraklasy, ten stół trafi do drużyny, która zdobędzie tytuł mistrza Polski Ligi Bilardowej w sezonie 2019. Nie wiemy tylko, czy stanie gdzieś w domu prezesa tego klubu, czy też w klubie, czy też u któregoś zawodnika, to już zostaje do dyspozycji i tylko i wyłącznie klubu, co stanie się z tym stołem. Zagranie push, no takie, no duży wypust można by powiedzieć. Pytanie, czy przechodzi ta biała na tyle, żeby tą jedynkę próbować wbijać do prawej górnej łzy. No nie mamy tu za bardzo kontroli. Zagranie bezpieczne ewentualnie, nie? Odchodzą od stołu? To byłoby dziwne w ogóle. Skoro mają dostęp do jedynki, to wydaje się, że tutaj, jeżeli dają się musnąć w ogóle z lewej strony, to dobrze było dodatkowe 35 sekund. Nikita. Nawet przy próbie wbicia, najważniejsze, żeby wyrzucić tą białą kulę tutaj na dolną część stołu, albo grać bezpieczną w ten właśnie sposób. Oj,
Wydaje się, że Maciek tam spojrzał. Chyba przechodzi ta jedynka biała obok tej różowej, chociaż nie, nie musi wziąć do góry kija, gdzieś zagrać takiego lekkiego masę teraz. Mateusz Sząszor spieszy się już do swojego narożnika. Gdzieś tam ten czas płynie. Będzie skok. Zademonstrował już, że skakać potrafi. W tej poprzedniej partii pamiętamy. Niewiele brakło do wbicia, mimo bardzo trudnej pozycji. Ach, ona prawie wyskoczyła chyba z tej łuzy. Tak gdzieś odbiła się od jednego kanta i drugiego. Wróciła na stół. No nie ma szczęścia tutaj Matinek na razie w tym pojedynku. Przy tych skokach wykonuje jej bardzo dobrze, ale brakuje tego ułamka milimetra, można by rzec, który spowoduje, że te bile wpadają. Ale już wstał szybciutko Mateusz. Kamil, przepraszam, oczywiście Sząszor ze stolika. Tam, aby rozpocząć wbijanie, bo sekwencji wbić naprzemiennie oczywiście swojego zespołu. Chciałem powiedzieć, że kluczowe będzie wystawienie do trójki. No i to nie do końca wyszło chyba tutaj Mateuszowi. Kamilowi oczywiście Mateusz, mówię, teraz będzie miał trudne zadanie, bo gdzieś ta biała zbija się na tych kulach, a musi później zagrać bilę numer 4. Nie wiem, czy da się wyciągnąć. Nie, tu nie ma raczej możliwości. Chyba że idealnie trafiłby w ten sposób między 7 a 9 wpasował się z tą białą. Aż takie duże cofnięcie raczej nie wchodzi w grę. Szuka tej luki chyba tutaj między tymi kulami Mateusz. No, wymaga to mnóstwo precyzji i dokładności. Nie udało się, ale nie jest źle, trzeba przyznać. Rozbił ten układ, zrobił miejsce tutaj przede wszystkim. Do tego, aby mógł postawić swobodnie rękę teraz Kamil, wbić czwórkę, no i do piątki właśnie. To jest to miejsce gdzieś w okolicach środkowej części stołu. Ona przechodzi, ta piątka już. Jeszcze. Idealnie, idealnie teraz Kamil. Do piątki. Szuka tego miejsca. Jak Państwo zobaczą, czasami jak zawodnicy właśnie pokazują gdzieś tym kijem, albo spoglądają się w jakieś miejsce, dlaczego to robią. No oni szukają po prostu tego punktu, w którym muszą trafić tą białą kulą, tak żeby ta bila wpadła. No coś nie tak jest, no bo nie klei się tak do końca ta gra jeszcze tutaj. Nie ma takiej płynności, wszystko jest pod górkę. To na pewno nie pomaga, ale najważniejsze, że są skuteczni. Powrót po dwóch bandach. Do dziewiątki, żeby grać ją później do lewej górnej łzy. Jedna, druga. Tak jest. Świetnie. Dobra pozycja do dziewiątki. No tym razem już tutaj problemu z biciem nie powinni mieć. Zawodnicy z Tczewa. Tak jest. 6 do 5. Wyrównany cały czas, tempo jedynek. Trochę gra nerwów. Może się uspokoją po przerwie, po której wracamy do Państwa. Cały czas wyrównany pojedynek pomiędzy Energy
Arkadia Czef i Hula Kulą Warszawa. Jednopunktowe prowadzenie utrzymują zawodnicy ze stolicy. 9 do 8. Partia za partię w tym pojedynku. Teraz dobre rozbicie zawodników z Warszawy, ale chyba dwie kule nie przeszły za linię pola bazy. Tego Nikita siada. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Tak jest. Tylko bila numer 3. No nie zmienia to faktu, że zbyt dobrej pozycji nie mają teraz zawodnicy z Tczewa. No jedynka zasłonięta, no to wydaje się, że lepiej oddać rywalom zagranie pusza. Tym razem zastanawiam się, czy przypadkiem nie warto zmierzyć się z tą żółtą kulą. To przyjrzyjmy się tej może pozytywnej sytuacji. Przy wbiciu żółtej kuli biała wpada gdzieś tam w okolice dziewiątki, dwójki. Nadzieja na to, że dwójka zostanie podsunięta pod uzewłaś. Próba wbicia bardzo udana, świetnie teraz zagrał Kamil Szonszor. Tak się długo zastanawiałem, czy zaryzykuje, czy podejmie takie ryzyko wbijania tej trudnej kuli, czy też będzie chciał odstawiać. No i opłacało się to rzeczywiście, fantastycznie zagrane. Rozwija się pozytywnie ten młody zawodnik z Tczewa. Tak jak wcześniej mówiłem, to medalista mistrzostw Europy i świata juniorów, ale też w ubiegłym roku już świetnie sobie radził w tych rozgrywkach krajowych, tutaj tych głównych. Na mistrzostwach Polski brązowy medal. No i teraz, no, pech albo błąd jego starszego brata. Będzie miał szef klubu, a to jednocześnie ojciec pożytek z niego jako bilardzisty, tak sądzę przynajmniej. Czego oczywiście mu życzymy. Próba safe, ale chyba nie do końca udana. Jest tutaj dojście do tej trójki. Tak jest, jest możliwość wbicia. No, gdyby stanęła przy bandzie, no to byłoby bardzo dobrze. Gdyby stanęła jeszcze może biała za czarną, byłoby jeszcze lepiej. Tak się jednak nie stało. Ale też nie ryzykował wbijania, tylko zagrał bezpieczną tutaj Nikita. No i zobaczmy, stanęła ta biała za dziewiątką idealnie i znów kij do skoków u Mateusza Szonszora. Widzieliśmy dwa jego skoki dzisiaj już. Naprawdę dobre. To, że nie wpadła, no to ciężko mieć pretensje do niego. To wiem, może do 3 razy sztuka. Ach, niewiele brakło, ale może być bezpieczna. Zobaczmy. Nieźle można by rzec, po tym co miał do gry Mateusz Szonszor. Nie wiem, czy ta trójka przechodzi, czy też będzie zmuszony tutaj Maciek do zagrania bezpiecznej. Wydaje się, że przejścia nie ma, czyli takie zagranie na stopa, trafienie w trójkę. Wyrzucenie trójki tutaj gdzieś na dół i później na lewą część stołu, a najważniejsze, żeby biała stanęła gdzieś za szóstką. No i gdzie biała? Zostaje na stole. Każdy musiał się znaleźć, gdzie
No nie wiem, przyznam szczerze. Sędzia udaje się gdzieś z boku, zatrzymują czas, korzysta z VAR-u, można by rzec. Jest taka możliwość rzeczywiście, jeżeli tylko realizator ma to nagrane, mogą skorzystać, sprawdzić sobie, czy też był fał, czy też nie. Z powtórki. Pytanie, czy zdążą. O ile dobrze wiem, na powtórkę jest tam na nagranie 30 sekund. No i teraz wszystko w nogach sędziego, czy on zdążył tam podejść i sprawdzić, czy jest faul, czy nie. Był faul, tak, dokładnie. No ma do tego prawo sędzia skorzystania z urządzeń technicznych, monitoringu, czy też nagrań wideo. Co właśnie uczynił, czyli przydał się. Mamy swojego VAR-a w bilardzie w takim razie, który po raz pierwszy został wykorzystany. A też przyznaję, że jak zobaczyłem pierwszy raz to uderzenie, wydawało się, że był faul. Ale mówię, ludzkie oko no też nie nadąża za tym wszystkim, co tam się dzieje przy stole. Gdzieś tam na chwilę mógł sędzia oderwać wzrok od tej sytuacji. Ważne, że zareagował pozytywnie, że poszedł sprawdzić na powtórce, czy faul był, czy też nie. I zdążył, tak jak mówię, bowiem nagranie jest tylko i wyłącznie na 30 sekund. Trzeba wrócić w ciągu tych 30 sekund, żeby sprawdzić, co było w ostatniej, ponieważ no, po prostu materiał się nadpisuje. Zapisuje tylko ostatnie 30 sekund. Więcej potrzeby nie ma, tam wszystko pod replaye, tak jest poustawiane. Oj, tutaj po kanciku, a jednak wpadła ta kula. No i szansa za chwileczkę na dziewiąte oczko. Wystarczy, to duże słowo, wystarczy wbić tą ósemkę. I błąd Mateusza, ale chyba szczęśliwie zagrał, że postawił bezpieczną, tak jest. Idealnie w linii stanęła biała z dziewiątką, zasłaniając drogę bezpośrednią, dostęp tutaj do czarnej. No sporo szczęścia, ale też sporo błędów z jednej i z drugiej strony widzimy w tym pojedynku. I gdzie czarna stanie, wpadnie pod białej, nie. Zostawia grę i to dobrą grę dla zawodników z Czewa. Teraz w górę bili. Od lewej bandy pozycja do dziewiątki. Pytanie tylko, czemu aż tak mocno zagrał Kamil Mateuszowi, tak jakby chciał kazać mu się na siłę wykazywać takim precyzyjnym zagraniem przez cały stół. Spojrzał teraz Mateusz na tę sytuację. No dziewiątka, można by rzec. Coś nie klei się grani jednemu ani drugiemu i nie tylko zawodnikom, ale zespołom również. Gdzieś brakuje tej płynności. No zobaczymy. Długo mierzył i chciałem powiedzieć, że po dwóch kantach gdzieś padnie ta dziewiątka. Nie wiem, gdyby zagrał może lżej, mogło to wyglądać inaczej, niemniej jednak. No jest błąd i Maciej teraz przed szansą na objęcie prowadzenia 10-8. Tak jest.
10 do 8 prowadzą zawodnicy Hulakuli Warszawa. Po tych dwóch pierwszych odcinkach, można by rzec, tego spektaklu. Krótka przerwa dla zawodników, narada, kto ma zostać przy stole, a kto będzie kibicował tylko. Energy Arkadia Tczew 8, Hulakula Warszawa 10. Kamil Szonszor, no to jemu przypadnie w udziale walka o te jakże cenne punkty dla swojego zespołu, a pomagać mu będzie Kacper Konkel. On wywalczył tytuł mistrza Polski amatorów w sezonie 2013. Krystian Ćwikła to czterokrotny wicemistrz Polski juniorów i dwukrotny mistrz Europy w kategorii juniorów. Jak również brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, o czym wspominałem, z Nikitą Rudenką, debiutantem w bilardowej ekstraklasie. Oni będą chcieli powiększyć tą przewagę, a tak naprawdę zdobyć zaledwie 4 punkty. Zaledwie i aż, bo tyle brakuje zawodnikom Hulakuli Warszawa do tego, aby zwyciężyć w tym pojedynku. Już jesteśmy w momencie, kiedy zawodnicy z Warszawy prowadzą 10 do 9. I przy stole zawodnicy Arkadia Tczew po tej próbie wbicie od bandy nieudanej. Leciusieńko, wpadła ledwie co, ale jednak wpadła tam piątka. Jest dobra pozycja do szóstki. No i blisko, blisko. Już coraz bliżej remisu w tym pojedynku zawodnicy z Tczewa. Nie kombinował za bardzo, lekko cewną. Przesunął tylko tą białą kulę w okolice tutaj siódemki i środkowej części stołu, tak aby był taki dobry kąt do tego, aby wbić siódemkę i później znaleźć pozycję do dziewiątki. Za środkową łuzę udało się wyciągnąć tą białą kulę. No i co, za chwileczkę będzie remis 10 do 10. Tak jest, to stało się faktem. Wyrównuje nam się to spotkanie. Mamy mecz do 4 wygranych partii. Poprawiły się pewnie humory teraz zawodnikom z Tczewa, jak również prezesowi Arkadiuszowi Szonszorowi, który tutaj przyjechał na te zawody kibicować swoim podopiecznym. Tak jak mówiłem, oba zespoły mają taki plan minimum na ten sezon, pozostanie w bilardowej ekstraklasie. Trudne zadanie na początek, dlatego że grają właśnie między sobą, co może mieć ogromne znaczenie później na układ w tabeli. Zobaczmy skróty po kolejnych partii. Na 11 do 11. Tutaj kolejna odsłona. Bardzo delikatnie zagrał, ale dokładnie. Świetnie też wykończone i prowadzenie. Pierwsze od dłuższego czasu w tym pojedynku zawodników z Tczewa 12 do 11. Tutaj przeciągnięta zdecydowanie ta biała kula do ósemki. W bardzo trudnej sytuacji Krystian Ćwikła, który no wykonał takie zagranie nie do końca chyba skontrolowane. I ten błąd wykorzystują zawodnicy Arkadii Tczew. Bardzo, bardzo prosty błąd Nikity tak naprawdę, który źle wystawił do siódemki. I powiększają swoją przewagę nad zawodnikami z Warszawy. Wszystko już wygląda tutaj na klarowne, na proste, do wykończenia chciałem powiedzieć.
znów tak jakby, no tak jak poprzedniej tej siódemce wtedy, za szybko, za mocno, albo za lekko, bo teraz przyznam szczerze, że nie wiem co chciał osiągnąć akurat Nikita. Nie wiem, czy nie lepsze rozwiązanie było lekkie zagranie, zostawienie tej białej kuli tutaj na lewej części stołu, wbijanie siódemki do prawej. Łzy, ale jeżeli już no, wbijanie do lewej, no to zdecydowanie mocniej, no źle to zagrane, absolutnie źle. Znów na pozycjonowaniu pomylił się Nikita. Krystian będzie próbował wycinać tą brązową kulę do lewej łzy. I chciałem powiedzieć, że stanęła w łzie, ale jednak tak się nie stało. No szczęśliwie jednak, mimo wszystko, zobaczcie Państwo tutaj, dziewiątka bardzo blisko czarnej. No i teraz pytanie, jak sobie z tą pozycjonowaniem poradzą zawodnicy z Tczewa. Tak, tutaj postaw białą. Bardzo śmieszne, uśmiechnął się jeden i drugi. No oczywiście to było najlepsze rozwiązanie, ale teraz pytanie, czy na taki strzał się zdecyduje tutaj Kamil, czy też będzie jednak wysyłał tą białą bilę tutaj na dół stołu, tak aby zagrać później bezpieczną, bo taka możliwość też istnieje. Wracamy z tą białą kulą tutaj na dolną część stołu, tam gdzie stoi tak naprawdę prawie teraz. Zagrywamy później w czarną, czarna gdzieś wyrzucona jest na górną część stołu, a biała zostaje za dziewiątką. Źle, bardzo źle zagrał Kamil Szonszor. Zupełnie nieskontrolowany ten strzał. Właśnie, gdyby lżej zagrał, no to zawsze miałby tą możliwość zagrania bezpiecznej, którą teraz i tak jest zmuszony chyba do zagrania jego partner. Bardzo, bardzo ładnie, świetnie teraz, fantastycznie, naprawdę, najlepsze co mógł zrobić. Trzeba przyznać, że chyba sami nie spodziewali się zawodnicy z Tczewa, że tak to się zakończy, tak dobrze zagrają. Wszystko dobrze wymierzone i kąt uderzenia i precyzja, rewelacyjnie, naprawdę. Mógł to ułatwić. No i teraz fał taktyczny. Tak jest. Tak, aby nie przechodziła teraz ta czarna kula do żadnej łzy. Też będzie próba zagrania bezpiecznej ponownie. Delikatnie muśnie teraz tą czarną kulę. Biała na lewą bandę. Tutaj delikatnie powinna schować się o właśnie za dziewiątką. Ale chyba źle. Z tego ujęcia kamery tutaj nie widzimy. Trudno będzie tutaj postawić jakiegoś save'a. Wbijanie ósemki też nie będzie łatwo. Nie wykluczone, że kiedy się tak zbilansuje obie opcje, to sensowne wydaje się podjęcie ryzyka. No i właśnie na to się zdecydowało. Próba wbicia i nie wpadła ani dziewiątka, ani ósemka. Zostawiony teraz czysty już układ na stole, ósemka i dziewiątka. Dwie bile dzielą zawodników z Tczewa od zdobycia 14 punktu, dającego im zwycięstwo w tym pojedynku. I jakże cenne, jakże ważne, 3 punkty w ligowej tabeli. I szczęśliwie zbiła się ta biała z dziewiątką. Choć mogło być dużo łatwiej, na wszelki wypadek jeszcze zostawił, tak żeby się wykazać swojemu partnerowi zespołu taką kulę. Ale nie myli się Kamil, tak jest, 14 do 11. Ogromna, ogromna radość tam widzimy w sektorze zajmowanym przez zawodników z Tczewa. Brawa, brawa i zobaczmy i posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po tym spotkaniu.
Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa z hulakulą. Myślę, że z każdym kolejnym zjazdem będzie coraz lepiej. Musimy na pewno popracować nad głową, bo w takich decydujących momentach no, palimy się, ale myślę, że właśnie takie sesje jak ta dzisiejsza druga pokazuje, że jesteśmy w stanie grać dobrze i myślę, że jest to dobry optymizm przed następnym zjazdem. 14 do 11 to najważniejsze tak naprawdę dla zawodników z Tczewa, którzy dopisują sobie trzy oczka na swoje konto i o to im chodziło w tym pojedynku. Styl się nie liczy tak naprawdę, to nie jazda figurowa, za styl tutaj nikt nikogo nie rozliczy, tylko za wbicie bili, szczególnie tych numerem 9 i tych więcej wbili zawodnicy z Tczewa, oni zwyciężają 14 do 11, wielkie brawa. My zapraszamy już na ostatni pojedynek drugiej kolejki Nosan Kielce, Bałtyckie Centrum Bilardowe. Mosir Kęczyn, za spędzone chwile dziękuję i do usłyszenia, mówi Grzegorz Kędzielski.